23 października 2021 roku pod pięknym pomnikiem przy Stoczni Gdańskiej jest z nami dr Nabil Al-Malazi, Syryjczyk polskiego pochodzenia. Proszę się wypowiedzieć. Polak syryjskiego pochodzenia. To przepraszam za przejęzyczenie właśnie. Polak pochodzenia syryjskiego, tak. Witam Państwa, witam. Jesteśmy w takim miejscu, w którym zginęli ludzie, którzy wierzyli w to, że Polskę odrodzi, od Polska odrodzi się po etapie, powiedzmy, rządów. Nie wiedząc oczywiście o tym, że ta sprawa została już dogrywana w Magdalence, w historii Trumpu. Cześć i chwała tym bohaterom, tak jak i bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy zostali wprowadzeni w błąd i polegli za naszą wolność, za wolność słowa. Jesteśmy świadkami w tej chwili tego, co się po tym okrągłym stole się wydarzyło, co się wykreowało. Ta umowa, która została podpisana w okrągłym stole, jest dalej realizowana. Czyli rządzą ci, którzy chcieli już od samego początku rządzić, ale nie dla Polaków, nie dla tożsamości polskiej, ale dla siebie. I nie wiem, czy tylko dla siebie. Pracują według mnie dla obcych sił, obcych nacji, które nimi kierują. I my jesteśmy tutaj w tym symbolicznym miejscu po to, żeby kontynuować tą walkę o odzyskanie tej Polski i odzyskanie tożsamości Polaków. Po tym, jak ta elita, która rządzi nami, spowodowała, że Polska albo doprowadza do tego, że Polska uległa ruinie, ale my jesteśmy tutaj, jesteśmy wszędzie w Polsce i będziemy walczyć o tą Polskę, żeby odzyskać znowu z rąk tych, którzy próbują ją co może pan, panie doktorze, powiedzieć na temat zakłamanej historii Lecha Wałęsy? No już coś tam mówiliśmy, ale ja bym proponował, żeby ten, bo widzę tutaj tablica pod uczci księdza prałata Jankowskiego, który osobiście znałem. To tam jest. Tak. Który był z nami od początku tej drogi wolności. Ja pamiętam, że zawsze jak przyjeżdżał do Warszawy, to myśmy się umawiali na obiad na placu teatralnym. Tam była taka restauracja, jest ta restauracja. Tam myśmy urzędowali. Przyjaźniliśmy się dosyć mocno, chociaż nie powiem, miałem wyczucia, powiedzmy, co do tego układu okrągłostołowego w Magdalence, ale nie było jeszcze wyraźnie, nie było jasne dla wszystkich. Natomiast z księdzem prałatem naprawdę się przyjaźniliśmy i cenię jego pracę i naprawdę jego, jako Polacy pracę, nie mamy się czego wstydzić. Nam się to odmawia, a to jest jedno wielkie kłamstwo. I naprawdę to, że jesteśmy biedniejsi, zarabiamy mniej,
że tam aby robili, za wolność, znaczy, za wolność Polski, którzy wierzyli w tą Polskę, tak jak my teraz w tej chwili wierzymy, ale wierzymy w tą Polskę, że my doprowadzimy naprawdę do uwolnienia tej Polski od tej hołoty, która może Tak jest, 23 października 2021 roku z Gdańska wywiad z doktorem Nabilem Al-Malazi przeprowadzał Radosław Siedlecki dla Telewizji Narodowej. Czołem Wielkiej Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję.